Kontynuując temat, który poruszyła wcześniej pani dyrektor, jak również pani profesor Kowalska, ja bardziej będę mówiła o profilaktyce i o nowych możliwościach w tej profilaktyce. Bardzo ważny dla nas jest język i zawsze państwa też uwrażliwiamy o tym, żeby, bo jednak język kreuje rzeczywistość, że powinniśmy mówić zakażenie chociażby, a nie zarażenie, że nie mówimy, nie stosujemy słowa nosiciel, tylko osoba żyjąca z HIV, osoba seropozytywna. I rozróżniamy też osoby żyjące z HIV, a te, które są, u których rozwinęło się pełnoobjawowe AIDS. Jest to też ważne pod względem tego, że wiele osób obecnie, które są włączane na leczenie antyretrowirusowe, nigdy nie rozwinie pełnoobjawowego AIDS i ta sytuacja się bardzo, bardzo zmienia. Też nie mówimy o grupach ryzyka, tylko o zachowaniach ryzykownych. To też ważne w kontekście przekazu, który dajemy, żeby wskazać, że tak naprawdę zakażenie HIV może dotyczyć każdego, kto jest aktywny seksualnie, bo to jest główna droga zakażenia, przynajmniej w Polsce. Jakby temat, który państwo znają, też w ostatnich miesiącach zauważyliśmy znaczący wzrost wykrytych zakażeń i też wiele osób zastanawia się, skąd ten wzrost się bierze, ale przytaczam państwu dane, które były prezentowane w 2019 roku przez UNAIDS i wtedy już Polska w takim analizie robionej wielu krajów między 2010 a 2018 roku plasowała się w dziesiątce krajów o jednym z najszybszym przyrostem liczby nowo zdiagnozowanych zakażeń, więc ten przyrost widzieliśmy przed pandemią COVID-19. Jak państwo słyszeli, pani dyrektor Marzec Bogusławska wspomniała o tym, że liczba testów wykonywanych w trakcie COVID-19 nam znacząco spadła i też widać to w zgłaszalności wyników dodatnich. I tak naprawdę wszyscy sobie zadajemy pytanie, co nakłada się na ten znaczący wzrost, który widzicie państwo w 2020 roku. Na pewno jest to liczba osób, które się testują, która po COVID-zie pojawiła się na pewno w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, również w naszych punktach, które prowadzi Fundacja w Warszawie, ten wzrost widzimy. Ale też pamiętajmy o tym, że te działania profilaktyczne, które są w Polsce realizowane, są w bardzo niewielkiej skali realizowane i niestety nowe roczniki, my już widzimy osoby z lat 2002-2003, które dostają u nas wynik dodatni. Jest to niestety bardzo przygnębiające. Wiemy, jak wygląda sytuacja edukacji seksualnej w szkołach, jak niechętnie są obecnie włączane organizacje pozarządowe, a to głównie one realizowały profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, więc niestety też z drugiej strony zachowania młodych ludzi obecnie odbiegają od tego, co było przewidywane bądź też oczekiwane jeszcze nawet 10 czy 15 lat temu. Dynamika leczenia, jak państwo tutaj na pewno słyszeli dzisiaj przez profesor Kowalską i w ogóle działań w zakresie HIV jest ogromna i ja jestem pod ogromnym też wrażeniem, jak widzę moich kolegów, którzy przyjmują leki antyretrowirusowe. Ja pamiętam, jak 10-15 lat temu brali po kilkanaście tabletek. Teraz jest to jedna tabletka, a nawet są już długo działające terapie, które bardzo zmieniają funkcjonowanie osób żyjących z HIV w takim codziennym społeczeństwie i funkcjonowaniu codziennym. Mamy kolejne nowe strategie, to jest najnowsza z UNAIDS, gdzie nie tylko mówimy o leczeniu i niewykrywalnej wiremii, ale również zwraca się uwagę na profilaktykę. Właśnie 95% powinno mieć dostęp do zróżnicowanej profilaktyki. Również kładzie się nacisk na jakość życia osób żyjących z HIV, że to nie tylko dobre leczenie, akurat Polska jest z tych krajów w Europie, która ma dostęp do leczenia i każda osoba, która powinna być leczona i chce być leczona, ma dostęp do tego leczenia, ale musimy też pamiętać o stygmacie i dyskryminacji i niestety ten wzrost liczby nowo wykrytych zakażeń, również sytuacja związana z Ukrainą pokazała nam, jak niestety dalej mamy dużo do zrobienia w kontekście społecznym. Fundacja też od pierwszych dni jest włączona w działania na rzecz wsparcia osób z Ukrainy i wielokrotnie odbieraliśmy telefony, których nie mieliśmy już od lat, kiedy pracownik socjalny pytał się, mam osobę zakażoną, gdzie mogę ją przekierować, ponieważ no przecież ta osoba nie może korzystać ze wspólnej toalety. I widać dopiero teraz, jak niestety poziom wiedzy nie wzrasta wraz z wiedzą tą, którą mamy medyczną i to doświadczenie
osób żyjących z HIV, które nie mówią od lat o swoim zakażeniu. Jak Państwo wiecie, nie mamy publicznych osób, które mówią otwarcie o swoim zakażeniu właśnie z lęku przed stygmatyzacją i dyskryminacją. Ona ciągle jest i niestety ma się bardzo dobrze. Ta zróżnicowana profilaktyka, o której mówiło UNAIDS i która jakby narzuca też cel strategiczny dla krajów na całym świecie, jakby łączy nie tylko działania medyczne, ale również działania mające na celu zmniejszenie ryzykownych zachowań seksualnych, ale również działania, które mają na celu interwencje strukturalne. I zawsze mówiło się o ABC, jeszcze do nich wrócę, czyli abstynencja, bycie wiernym i zabezpieczanie się prezerwatywą, ale tych możliwości obecnie jest dużo, dużo więcej. To, co jest też ważne i co w Polsce najlepiej działa, czyli leczenie jako profilaktyka, bo wiemy o tym, że te osoby, które są skuteczne terapiach, a takie terapie mamy w Polsce, powoduje, że ten wirus jest zatrzymany i osoby zakażone nie transmitują wirusa, czyli U równa się U, niewykrywalna osoba, czyli taka, która ma niewykrywalny poziom wirusa, nie zakaża drugiej osoby w kontaktach seksualnych. To ogromna zmiana, która wpłynęła na funkcjonowanie osób żyjących z HIV i która powinna zatrzymać epidemię w Polsce, ale niestety tak się nie dzieje, bo mamy ciągle bardzo wysoki odsetek osób późno zdiagnozowanych i wiele osób nigdy się nie testowało dalej, jedna na 10 osób prawdopodobnie nigdy nie jedna na 10 osób wykonała kiedykolwiek test w swoim życiu. Mamy nowe technologie, mamy PrEP, czyli postępowanie przedekspozycyjne, czyli leczenie osób, włączenie terapii dla osób, które jeszcze nie zostały zakażone, ale to jest ciągle mało, robimy testowanie i to też jest bardzo ważne, ale to testowanie, tak jak było powiedziane przez panią doktor Marzec Bogusławską, powinno być jak najbardziej dostępne. Razem z Podwalem 7 w kolejnym roku robiliśmy drugi pilotaż. Pierwszy był w trakcie COVID-19, w drugi teraz robiliśmy w trakcie sytuacji z Ukrainą. Rozdawaliśmy testy w kierunku HIV do samodzielnego wykonania i ma to coraz większe zainteresowanie. Szukamy kolejnych środków, żeby to działanie kontynuować, bo tak jak Państwo wiecie, punkty konsultacyjno-diagnostyczne są tylko w dużych miastach, a osoby, które podejmują zachowania ryzykowne, często mają 100-150 km dojazdu do takiego miejsca, więc warto, żeby takie badania wykonały sobie same. No i też oczywiście trzeba promować te zachowania bezpieczniejsze w różnych kluczowych populacjach. To również Fundacja Edukacji Społecznej od lat robi. Staramy się do tych kluczowych populacji docierać, przez co niestety nasze działania nie zawsze są postrzegane jako pozytywne działanie, ale to jest nasze działanie, że w momencie, kiedy działamy w zakresie HIV, musimy kierować działania do wszystkich osób, również kluczowych populacji. Gdzie można zrobić test w kierunku HIV? Jak Państwo tutaj wiecie, 20 są punkty konsultacyjno-diagnostyczne. Niestety w koszyku świadczeń gwarantowanych dalej tego testu nie ma i na razie nie widzimy światełka w tunelu. Wprowadzone zostało HCV i to dobrze. Czekamy na kolejną możliwość również włożenia testów w kierunku HIV do koszyka świadczeń gwarantowanych w POZ-cie. Wiemy o tym, że mamy możliwość wykonania dwa razy testów w kierunku w ciąży, ale niestety ciągle zbyt mało ginekologów zleca takie testy. Oczywiście dawcy krwi dalej są testowani. Pamiętajcie Państwo, że to nie jest miejsce do testowania. Dawcy krwi są z obowiązku testowani, żeby ta krew była bezpieczna, ale to nie jest punkt testowania. Jakby o tym też pracownicy regionalnych centrów krwiodawstwa wspominają, bo mają zbyt wiele osób, które przychodzą się tam testować, a nie żeby oddawać krew, więc to nie jest miejsce do testowania publicznego, takiego ogólnospołecznego. Coraz więcej miejsc jest można, gdzie można kupić sobie też testy i ta technologia jest coraz szersza. Pamiętajmy, że w tych miejscach, jeżeli sobie sami kupujemy, nie ma oczywiście poradnictwa i tak jak wspomniałam, prowadzimy samodzielne testowanie. Można ten test kupić też w domu, do wykonania w domu, w internecie. Niestety koszt jest około 100 zł. Miejmy nadzieję, że trochę ta cena będzie spadać i też na rynku pojawiły się nie tylko testy z krwi, ale również testy z przesącza, czyli ze śliny, które też można sobie samemu wykonać. No i tak jak Państwu wspomniałam, było ABC, od którego zaczynaliśmy naszą profilaktykę, a teraz jest dużo, dużo więcej. Oczywiście dalej te trzy literki są dla nas bardzo ważne, ale jest też
inne są opcje, które mogą i powinny być wprowadzane. Oczywiście powinniśmy się testować, powinniśmy pamiętać, że niewykrywalny jest niezakaźny, czyli gdybyśmy faktycznie wszystkie osoby, które są zakażone, były objęte leczeniem, to powinniśmy zatrzymać epidemię i to widzimy w innych krajach, bo leczenie jest profilaktyką. Mamy również PEP, czyli postępowanie po ekspozycji zawodowej, głównie dla środowisk medycznych, ale PREP, czyli postępowanie przedekspozycyjne, jest dostępne, ale tylko i wyłącznie odpłatnie i niestety te ceny są dość wysokie, ale na stronie prep.edu.pl można znaleźć miejsca, gdzie takie testy możemy zrobić i dostać receptę na leki antyretrowirusowe do stosowania jako profilaktyka. Mamy redukcję szkód, mamy wymianę igieł strzykawek. W wielu miastach jest to realizowane również przez fundację. No i nasze działania muszą być kierowane również do kluczowych populacji, również kobiet, bo kobiety również są narażone, szczególnie teraz, kiedy wiemy o sytuacji na Ukrainie. W Ukrainie 47% osób żyjących z HIV to są kobiety, więc to też ma impact na sytuację w Polsce. No i nowe technologie, które się zbliżają, są wdrażane w różnych innych krajach. Jest PrEP długo działający, czyli nie tylko już leki antyretrowirusowe, ale można też PrEP dostać w zastrzyku. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie będzie to implementowane w Polsce. Są również pomysły na implanty, to tak jak w antykoncepcji hormonalnej, że wszczepia się i tak samo się uwalnia leki antyretrowirusowe. Jakby te możliwości cały czas idą. Są działania nad różne badania kliniczne ciągle nad szczepionką. Ostatnia implementacja w Europie niestety nie zakończyła się sukcesem. Zostało badanie kliniczne przerwane. Mamy nadzieję, że kolejne firmy będą dalej to w tym kierunku działać, więc te możliwości się rozwijają i jest ta dynamika bardzo, bardzo szybka, więc jeżeli byście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, oczywiście zawsze dostaję do dyspozycji, proszę pisać.